Siema na YouTube, zobaczcie, w garażu coś nowego się pojawiło. Zdecydowałem, że w tym garażu stanie Segway Snarler. To jest powiedzmy 570, czyli taka, no, prawie klasa 600. 44 kuca, 48 Nm momentu obrotowego. Kilka ciekawych rozwiązań, parę fajnych patentów i na pewno o tym Wam poopowiadam. No i co? Chciałem Wam się pochwalić nowym nabytkiem. W związku z czym, słuchajcie, puszczę Wam teraz intro. Po intrze pokażę Wam taką małą niespodziankę, czyli jak wyglądał, jak do mnie przyjechał, bo teraz sprytne oko zauważy, że już się troszeczkę gdzieś tam zmienił, bo wiecie, no wspaniały zawsze musi coś nakombinować. Pokażę Wam, co w nim już na chwilę obecną zmieniłem i tylko zrobię mały spoiler. Już przejechałem nim 50 km. Także spoko. Intro i zapraszam Was na odcinek. No tak się prezentuje zaraz po przyjechaniu do mnie. Zobaczcie, jeszcze foliki. Zostawię sobie tą przyjemność pozrywania folijek, jakichś takich dupereli. Tak go dostałem tutaj zabezpieczonego. Cyk, cyk, cyk. Wiecie, zaraz tutaj wszystkie naklejki będę zrywał, bo oczywiście to są te najbardziej wkurzające mnie rzeczy. Widzicie, deszczyk trochę zbrukał. Naklejeczki Teges, śmeges. Tutaj elegancko. Jeszcze cyk, cyk, cyk. Zaraz go będę musiał sobie, słuchajcie, pooglądać troszeczkę, ale jakby chcę Wam pokazać, jak wyglądał zaraz po przyjeździe do mnie. Po przywiezieniu właściwie do mnie. Tego oto egzemplarza. To tak obejdę go sobie, taki walk around zrobimy. Ja Wam tam pokazuję dokładnie. Znaczy sam się muszę najpierw zapoznać, słuchajcie. Jak to wygląda i tak ło. Tak ło jeszcze może z góry, coś teges. Pitu pitu. Pierdu pierdu. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to w ogóle to oparcie. Ono jest takie jak w samochodach. Czasami są takie miękkie materiały, nie? To nie jest obszyte czymś, tylko to jest taka, nie wiem, pianka czy coś. Z przodu jest miękka, ale też z tyłu jest miękka. To jest jakiś taki materiał, to taka ciekawostka, którą zauważyłem zaraz po tym, jak przyjechał, bo myślałem, wiecie, że to będzie taki po prostu zwykły plastik, a tutaj gdzieś jakieś coś innego. Ale to tak. Nawet takie, kurde, patrzę teraz, przyjemne w dotyku, w sumie, w sensie nie na pierwszy rzut oka. Faktycznie jakościowo całkiem nieźle, ale to wiecie, to są takie naprawdę, to co teraz Wam mówię, to jest first impressions bardzo, bo tak naprawdę słuchajcie, jak mi go przywieźli, przywiózł właściwie człowiek, którego gdzieś tam pewnie kiedyś wspomnę, to tak naprawdę, Jezu, chyba z 2 godziny temu to przywiózł i oczywiście żeśmy się zagadali, no spotkały się dwie gaduły. To sobie pogadaliśmy i w sumie wiecie, przywiózł. Ja się przejechałem tylko tutaj kawałek po prostu, żeby zobaczyć, tam biegi wchodzą, wszystko takie wiecie, standardowe rzeczy i wchodzą. I co? I zostawiłem go na dworze, my sobie tutaj w garażu staliśmy, gadaliśmy o dupie Marynie i w ogóle i tak dalej. I dopiero zobaczyliśmy, że deszcz pada i dopiero go schowałem. No jak zaczął deszcz padać, no to już się chłop zmył do siebie, no bo ileż tutaj można siedzieć u jakiegoś obcego gościa i pitolić o kładach. No ileż to? Przecież tam z 2 godziny okej, ale nie 8. No i się zebrał i to było dosłownie 3 minuty temu. Tylko wjechałem i od razu biorę kamerę. A wiecie dlaczego? No bo zaraz to cholera chce wszystko pozrywać. Nie? Wiecie, ale chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Jakieś te... A, to jest w ogóle takie wklęsłe, kurczę, nawet nie wiedziałem. Myślałem, że to jest, wiecie, płaskie, a ta lampa jest... Nie wiem, czy to widać. No to jest taka wklęsła i dopiero tutaj do góry. Cyk. No popatrzę sobie na takie detale, coś Wam popokazuję pewnie, bo to będzie, podejrzewam, jeden z bardziej znanych Segway na polskich YouTubach. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie to miało miejsce, ale mam taką nadzieję, no bo wiecie, ja tam coś tam będę nagrywał, nie? Tam pokazywał, jak się jeździ, jak się stoi w garażu, jak coś się tam przerabia. Pewne rzeczy od razu ściągnę, bo na przykład ten hak sobie za sekundkę wyleci, bo ja haka akurat nie potrzebuję. Ale tak sobie pooglądam, kurde, wiecie co, miałem podnośnik kupić, taki fajniejszy, ale mi się nie udało i teraz właśnie cholera jasna żałuję, bo właśnie bym go sobie podniósł, wiecie, teraz w górę i popatrzył bardzo dokładnie, a tak to będę musiał, jak ten biały człowiek, się schylać. No ale nie mogę już wytrzymać, muszę pozrywać te, wiecie, przynajmniej to, naklejki się zaraz zastanowię, czy będę zrywał teraz, czy sobie zostawię na kiedy indziej.
ale przynajmniej to takie właśnie te odbojniczki, duperelki, to sobie pozrywam, więc chwilowo kończę nadawanie i wrócę, jak już będzie tutaj ogarnięte. No dobra, wracamy do czasu aktualnego, bo to, co przed chwileczką widzieliście, to miało miejsce wczoraj. Czyli wczoraj jeszcze wyglądał troszeczkę inaczej jak dzisiaj. Wczoraj nie miał przebiegu, dzisiaj ma już 50 km przebiegu. No i trochę jest brudniejszy. Te kropeczki to dlatego, że akurat go gdzieś tam opłukałem, ale to było takie opłukanie po pyle, tak? Bo jeździliśmy sobie z Michałem, żeby jego dotrzeć. Zresztą filmik z tego też się niebawem pojawi na kanale, no bo warto kłada nowego podocierać przez no trochę tam kilometrów, o czym też wam poopowiadam, przynajmniej jak to wygląda w przypadku Segwaya. Co tak zmieniłem? No słuchajcie, no ci co mnie oglądają, to doskonale wiedzą, że pierwsze co to u mnie wylatują wszystkie naklejki. Więc już tutaj nie ma Segwaya, jeszcze jakieś tak ostrzegawcze były gdzieś tam po bokach. Problem jest tylko, słuchajcie, z takimi naklejkami, które są naklejone na tym Camo, bo to jest w ogóle, słuchajcie, wersja Limited i w kolorze, w malowaniu Camo. W związku z czym ona charakteryzuje się tym, że ma tutaj gazowe amorki, ma jakieś tam oprogramowanie do komóreczki, którego jeszcze nie ustawiłem, bo na razie nie miałem takiej potrzeby. Coś jeszcze ma ta wersja Limited? No EPS oczywiście, tak, wspomaganie. Coś tam chyba jeszcze jest, co pominąłem, ale kiedyś wam na pewno o tym powiem. Więc tak, wyleciały naklejki, ale niestety mówię, no te się zrywa po prostu koszmarnie, słuchajcie. One same odlecą od kreszera, ja wiem. Ale oczywiście jak chcę je zerwać, to zostaje kupa kleju. Później ściągnąć ten klej to jest masakra. Więc te na razie i tamte muszą warningi ze mną pojeździć. Wszystkie inne zerwałem. Tam jeszcze z lewej strony była naklejeczka. Czyli gdzieś tutaj, ale już jej nie ma, ale się z nią tyle po prostu nawkurzałem, że powiedziałem chromole. Wyleciało też oparcie dla kierowcy, jest gdzieś tam teraz skitrane dla przyszłego nabywcy, żeby miał. To wyleciało. Jakieś takie proste modyfikacje już zrobiłem, takie powiedzmy pod siebie. To wam też o tym kiedyś tam poopowiadam. Bo no oczywiście pierwszą modyfikacją, jaka wyleciała, to że mogę od razu powiedzieć, że już siedzenie nie piszczy. Na razie zrobiłem to tak powiedzmy na mąkę i wodę. Chociaż nie na mąkę i wodę, słuchajcie, no ja wam pokażę. W sumie ładnie zrobiłem. Zrobiłem sobie tutaj taką ładną zworeczkę w środek wsadziłem, taką naprawdę fajnie zrobioną. Natomiast po prostu kupię tak naprawdę taką złączkę, właściwie już zamówiłem ją. I ta złączeczka sobie ładnie tutaj pójdzie. I wtedy będzie wyglądało naprawdę spoko. Tak wygląda po ściągnięciu obudowy. Zresztą zobaczcie, jak się zakurzyło. W żadną wodę ani w nic nie wjeżdżałem. A już się ładnie zakurzył. No w końcu wygląda, że quad, który jeździ. Bo 50 kilosów już zrobione. Więc spoczko. Więc tu była modyfikacja. Była jeszcze pewna modyfikacja, której akurat nie polecam początkującym użytkownikom. Taka pierdółka, ale no nie polecam. Zresztą o tym wszystkim wam gdzieś tam poopowiadam. Nie patrzcie na to. To jest, jakbyście się nie domyślili, gaśnica. Nie mam jeszcze uchwytu na gaśnicę, a wiadomo, no jak się jeździ kładem, gaśnica fajna rzecz. Więc na razie ją tak, żeby sobie, wiecie, no nowy kład, nie? To żeby sobie nie porysować, to ją wsadziłem w coś, co było tutaj gdzieś tam takie, wiecie, zabezpieczenia standardowo jakby przyjechały z tym kładem. Więc sobie tak owinąłem, cyk, cyk, cyk. I na razie gaśnica będzie wyglądała tak, natomiast docelowo pewnie będzie już troszeczkę lepiej. Ogółem już zapowiadam kolejne odcinki, bo właściwie już są nagrane, tylko jeszcze ich nie upubliczniłem, czyli będą first impressions, czyli po prostu jak nim wyjechałem, tak pierwszy raz, nie mówiąc o polniaków tej nazad, żeby zobaczyć, czy biegi chodzą, tylko wyjechałem faktycznie pierwszy raz i tam parę, no, 40 kilka kilometrów nim zrobiłem i to dzisiaj właściwie. Czyli pokażę wam first impressions i pokażę wam później, jak docieraliśmy go, w sensie taką przejażdżkę docierającą dla Segwaya, a po prostu turystyczną dla Michała też. To wam pokażę i oczywiście to na innych odcinków też się pojawi na kanale. Ale jeszcze słuchajcie, mamy jedną najważniejszą rzecz. Ja muszę aż zobaczyć, czy ja to tutaj, słuchajcie, czy to będzie dobrze widać. Wiecie, jaka to jest rzecz? Czy nie wiecie? Cholera, mogłem się przygotować. No psia krew, nie mów, że teraz będzie ciężko to zerwać. Chcę folikę zerwać, nie? Czekajcie, odchodzi. To jest taka najważniejsza rzecz i
Wszystkie foliki pościągałem, poza tą, a ta się tutaj jak na złość całkiem dobrze trzyma. O, patrzcie, to musi być uwiecznione. Patrzcie. A, zahaczyła się. Jasny gwint, kawałek foliki został, trzeba będzie wydubać. No, ale jak już folika ściągnięta, to oznacza, że nowy kład w garażu jest. Dobra, YouTube. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.